11-12 startujemy w nowym roku. W Teatrze Rozrywki. No i oczywiście z całą płytą to co teraz w styczniu, lutym, to będzie takie, no powiedzmy, poważniejsza trasa. A później pewnie będą się pojedyncze koncerty zdarzały w jakichś lukach, gdzie Jam nie będzie miał wolne, albo nie będziemy mieli jakiejś propozycji w danym terminie. To być może z niebem gdzieś jeszcze coś zagram. A przede wszystkim chcę sięgnąć do tego następnego materiału i nagrywać, kurczę. Nagrywać i grać przy okazji. Jeszcze jeden utwór. Zostało nam 5 minut. Nie wiem, jak to zmieścimy, ale mam nadzieję, że godzina będzie trochę z gumy, bo utwór, który masz teraz znów na kartce przed sobą, jest niezwykle frapujący. Żeby nie powiedzieć, że absolutnie zaskakujący. No wielu moich znajomych i przyjaciół, no muzyków oczywiście, dziwi się, jak mi mogą takie dźwięki po głowie chodzić, a ja jestem zakochany w tym zespole ormiańskim. I od wielu lat jestem wiernym fanem, słucham wszystkich płyt, a od tego utworu właściwie zacząłem słuchać. A wiesz o tym, że raz, kiedy grali w Katowicach, byli wygwizdani? Wiem. Takie smutne historie. Utwór nazywa się Toxicity? Toxicity. A, zespół System of a Down w interpretacji samego Maćka Walcera. Conversions, soft inversions, and looking at life through the eyes of a tire hub. Meeting scenes as a pastime activity. Not the toxicity of the city of our city. No, what are you on the world? How do you disorder? Disorder. Now somewhere between sacred silence and sacred silence and sleep. Somewhere between sacred silence and sleep. Disorder, disorder, disorder. Fires, loud neighbors, flashlight with a wrist cut in the headlights of the truck. Eating scenes as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Now, what do you want to walk? Have you disorder, disorder? Disorder, disorder, disorder. Ja ciągle nie wierzę, że to się tutaj pojawiło. Taki zespół, taki utwór i ty słuchasz zespołu System of a Down. Jakie jeszcze takie niesamowitych, zupełnie niezwiązanych, że tak powiem, z muzyką blues rockową zespołów słuchasz? Bo ja wiem, że jest jeden taki, który jest bardzo eklektyczny. Mówię tu o Dave Matthews Band i wiem, że jesteś zakochany w tym zespole. No tak. No, w Stanach Zjednoczonych jest nawet określenie gatunku, jaki wykonuje zespół Dave Matthews Band. Wiesz, jaki to gatunek? Nie mam pojęcia. Ten gatunek nazywa się jam. Ach. Ale to...
Oni po prostu piszą piosenki, a to są przeróżne piosenki. Z różnych stron możliwych. Natomiast to, co ich charakteryzuje, oni na koncertach uprawiają jam. Mhm. Czyli po prostu bawią się tym, co grają. I potrafią to rozwlekać do niemożliwych, ale robią to naprawdę z klasą ogromną. A wy jako jam też idziecie w tą stronę chwilami na koncertach, na przykład jak w Tychach, kiedy utwory nabierają jeszcze większej głębi i solówki są dłuższe i wasza współpraca też, jakby to nazwać, jest, też zupełnie ma inny wymiar i te utwory też mają zupełnie inny wymiar. No, tak powinno być. Ale nie wszyscy zagrają w tym kraju. To się opłaca, żeby grać muzykę, która jest żywa, która jest nie taka jak na płycie. Nie zauważyłem, żebyście mieli, z całym szacunkiem do twojej osoby, ale nie jesteś blondynką o bardzo długich nogach. Jak to się dzieje, że jam wypełnia każdą dowolną salę w tym kraju? A na festiwalu w Tychach morze ludzi i wszyscy znają teksty, wszyscy znają piosenki, ogólnie rzecz biorąc, grają na gitarach przez całą noc. A mówi się, że w Polsce to tylko pop albo disco polo. Ja mam nadzieję, właściwie jestem przeświadczony, że jest to szczerość, prawda, no i świetne teksty Ryśka, Rygla. Fajna, naprawdę fajna muzyka. No i kurczę, ponad 30-letnia praca u podstaw. Mm-hmm. Bo to nie jest kapela, która kiedykolwiek podpierała się mediami. Żadne media nawet, wiesz, tyle co brudu za paznokciami tak pomagały. Mm-hmm. Jam na wszystko zapracował sam, grając koncerty. A tobie jako wokaliście jamu? Łatwiej teraz robić płytę solową, czy trudniej? Nie zastanawiałem się nad tym. Jakoś mi to łatwo przyszło. A to wydawało mi się takie strasznie naturalne pytanie, bo pierwsza płyta solowa jest przed tym czasem, kiedy grałeś w jamie, teraz druga, więc masz jakieś szanse zobaczenia? Słuchaj, nie, no przede wszystkim to jest mi łatwo z jednego powodu. To, o czym żeśmy mówili, grając 100 koncertów rocznie od 10 lat, ja w tym momencie śpiewam dokładnie to, co chcę zaśpiewać i wiem, co chcę zaśpiewać. To nie jest kombinowanie i szukanie, poszukiwanie artystyczne. Po prostu pewne rzeczy mi, wiesz, swobodnie wyskakują spod palca i ja sobie tylko wybieram, która wersja jest dla mnie ciekawsza. Ale to jest właśnie kwestia tej masy koncertów, które my gramy. To jest ten moment, kiedy, wiesz, dokładnie co chcesz robić, jak chcesz to robić. Dlatego łatwo jest nagrać solową płytę w mojej sytuacji. Jesteśmy po północy już i może takie małe zaskoczenie, że audycja wciąż trwa, ale będzie jeszcze chwilę trwała. Ej, co powiesz na to, żeby jeszcze jeden utwór na żywo? No. Z płyty już nic, tak? Nie, no z płyty jeszcze zagramy, spokojna twoja głowa, ale widzę, że tutaj jest zamieszanie po każdym utworze, który grasz. Więc może jeszcze chociaż jeden. Pewnie już tam. Mnie odci od wiary. No ale to chyba trochę też o to chodzi, żeby pokazywać. Dobra. Okay. Nie tylko jeden profil, który jest widoczny na scenie, ale jesteś chłopak, Maciek, słuchasz. Tak jest. I grasz. A że ładnie, no to już zupełnie inna para kaloszy. Niech będzie. Thank you.
Chwilę, żeby wyjść spod stołu. Nie śmiej się ze mną, proszę cię. Nie, ja się nie śmieję. Wiesz, co się pojawiło na forum? Co się pojawiło w wszystkich okienkach, których mam tutaj chyba z 20 gadu-gadu? Wszyscy są w tak ciężkim szoku i tak ci pięknie dziękują. Bravissimo, Łomatko, nie spodziewałem się tego. Już ci mówię. Pięknie, Maciek, pięknie. Dziękujemy ci uprzejmie za to, że podzieliłeś się nie tylko swoją historią tego płyty, ale też podzieliłeś się czymś daleko bardziej dla mnie osobiście też cennym, bo zagrałeś tutaj na żywo i czapki z głów. Dzięki. Wiesz, przypominają mi się czasy, jak studiowałem, a studiowałem na Politechnice.